kopalnie dziś biły na alarm. W Bytomiu ewakuowano poszkodowanych z wyrobisk podziemnych, gaszono palący się metan i testowano sprawność ratowników górniczych. Ratownicy górniczy mieli dziś ręce pełne roboty. Na szczęście żadna z tych sytuacji nie wydarzyła się naprawdę, a była wyłącznie aranżacją z okazji dnia otwartego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Prezentujemy wszystkie nasze 6 specjalistycznych pogotowi, to m.in. inertyzacji, przewoźnych wyciągów ratowniczych czy górniczo-techniczne. Zaprezentują tutaj również swoje możliwości. Myślę, że bardzo widowiskowo zaprezentuje się grupa alpinistyczna. Niektórzy się zastanawiają, co robi grupa alpinistyczna w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Tak, mamy taką wyspecjalizowaną, naprawdę wyszkoloną grupę. Ta i pozostałe grupy prezentowały swoje umiejętności z okazji obchodów 115-lecia zorganizowanego ratownictwa górniczego na ziemiach polskich. Dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda i na czym polega praca ratownika pod ziemią. I tak na przykład nurkowie opowiadali o wykorzystaniu w ratowaniu ludzkiego życia komory hiperbarycznej. Nabijamy powietrzem do takiej głębokości, na jakiej był nurek. Wytwarzamy takie ciśnienie, albo było takie same, z jakiej nurek się wynurzył. I powoli go wynurzamy według tabeli. Cała procedura służy temu, aby w przypadku awaryjnego wynurzenia nurka wytrącić z jego organizmu azot. W specjalnie przygotowanym miasteczku ratowniczym można było zobaczyć również, jak działa przewoźny samojezdny wyciąg ratowniczy. To maszyna podobna do tej wyciągowej, która zabudowana jest na wieży szybu kopalnianego i w normalnym ruchu kopalni transportuje pracowników pod ziemię. W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, czy to energomaszynowego, braku na przykład zasilania, górników trzeba wydać na powierzchnię. W tym momencie my podjeżdżamy na kopalnię, ustawiamy wyciąg, ekipa ratowników w postaci maszynisty wyciągowego, sygnalisty, oprócz tego ratowników, specjalną kapsułą ratowniczą opuszcza się do miejsca, że tak powiem, tego zagrożenia i przy pomocy tej kapsuły możemy tych górników wydać na powierzchnię. Przy okazji obchodów 115-lecia i dnia otwartego można było również zajrzeć do wozu bojowego, którym ratownicy górniczy wyjeżdżają na akcję. To specjalny pojazd posiadający w pełni wyposażone sprzętowo stanowiska dla ratowników, przystosowany i przygotowany do każdej akcji ratowniczej.